Okej, dobra. Udało mi się. W ten sposób odblokowałem wejście z powrotem do pokoju. Holy crap. No właśnie. Holy crap. What the hell just happened? No nie wiem, co się stało, ale wcześniej tu były drzwi. Nadal nic. Drzwi nadal zamknięte. W moim pokoju coś się stało? No, zapalmy. Z pewnością ten dźwięk nie pomaga mi. Halo? Kto tutaj co rozwala? Przynajmniej wiemy, co się zaczęło rozwalać. Lampki. A ciebie nadal nie mogę tknąć. A ty nie wiadomo, czym jesteś. Czym jest ten pokój? Znaczy, co jest w tym... Ciekawe. Do czego ty możesz właściwie służyć, skoro nie można cię wziąć? No nie można. Nic na klawiaturze, co mogłoby pomóc w takiej chwili, nie pomaga. To oznaczało, że fajnie byłoby wziąć ten łom i odblokować jakieś drzwi. Tu coś jest? Nie. No, wolę, żeby to było zapalone. Mimo wszystko. Niczym nie pomaga. Zdecydowanie. Radio? Może chociaż ty mi potowarzyszysz? No, dziwny domu. Reaguj. Reaguj na moje nic nie robienie. No nie. Też nie. Czy tu w domu gdzieś może być schowany ten kod? Nie sądzę. Podpalić ciebie też nie mogę. Nic nie mogę podpalić. Najchętniej spaliłbym ten dom całkowicie. Żeby nie było żadnych podejrzeń, że coś w nim jest nie tak. Tam coś słyszałem? Chyba nie.
Okej, chciałbym zadzwonić, ale... Tu nie ma żadnego telefonu. Może muszę pogasić wszędzie, żeby było bardziej mroczno. Jeszcze tutaj. No nie wydaje mi się, że to by mogło czymś pomóc. To chyba nic nie daje. Przynajmniej jest takie moje wrażenie. Dlatego z powrotem zapalę to, co jest możliwe. O, teraz mogę cię wziąć. Trochę to durne było. Gdzie to znikło? No nieważne. Czy teraz mogę odblokować to? Mogę. Okej. Okay. Jakaś taka przydomowa rzeźnia. Czemu by nie? Ale mam klucz. Czy ten klucz jest do wyjścia? Nie. Do sejfu też na pewno nie. Więc do czego może być ten klucz? Za krzesłem nic nie ma. Tak więc... Na pewno do czegoś musi być. Do jakiejś szafki? Okej. To już jest zamknięte. Okej. Kolejny. Czujnik się uruchomił. I... Dziwnym trafem jakoś zaczęły zwisać tutaj haki. To z pewnością nie pomaga. Klucz do lodówki. Albo... Coś tu się musiało otworzyć. Pytanie, co? Okej. Wiem, że to jest dla ciebie zabawne, ale... Dla mnie nie do końca jest. Tu nic więcej nie ma. Skąd ten dźwięk? Do czego ja mogę użyć tego klucza? Nie. Ta lampa coś może oznaczać?
Chyba nie. Pytanie, dlaczego akurat ty jesteś jako jedyny przedmiot rozwalony? What the? Fuck. What the fuck? Holy shit. Not again. Okay. Nie mam zapałek. Mi coś miało tu dolegać? Przecież ja się dobrze czuję. No, może trochę tylko zwariowałem. A, czyli to jest to jedno pomieszczenie. Okej. Okay. Tutaj mogę coś znaleźć? Generalnie? Chyba nie. Czy coś się w domu zmieniło? Po mojej krótkiej nieobecności. Po pierwsze, na pewno nie mam zapałek. No szkoda. Przydałoby się. Czułem się jakoś tak bezpieczniej z nimi. Ja nadal nie mogę stąd wyjść. Chodzi na to, że zostałem na weekend sam w domu. I mózg trochę płata mi figle. Wcześniej to wyglądało trochę inaczej. Okej. Pierwsza zasada horrorów, nie odwracaj się. Druga zasada horrorów, na pewno się nie odwracaj. You're finally beginning to awake, aren't you? To jest dziwne. A tam jest miś. Było blisko. Au. Jak mogłem nie doskoczyć? Okej. Okay. No i w końcu się udało. No i mam drugiego misia. Dobrze, przynajmniej nie muszę wracać tą samą drogą. To była, można powiedzieć, droga przez mękę. No ale teraz trzeba po prostu się dostać. Znowu na koniec tego. Tą przynajmniej ścieżkę już opanowałem. Tam było dalej trochę gorzej. No, no nie do końca. Bywały takie momenty, że właśnie na tym pochyłym elemencie troszeczkę się zacinałem. Misia już nie ma? Nie ma. Dobra. Także przynajmniej go nie straciłem. A trochę... No dobra. No. Tutaj to jest przynajmniej już łatwo. No. Ostatni element oczywiście musiał nie pyknąć. Ale uwierzcie mi na słowo, tyle ile prób tutaj było przejścia tego, to tylko ja wiem. Niech to pozostanie moją słodką tajemnicą, ale było ich sporo. Okej. It's finally in your grasp, isn't it? Your consciousness, just right there. No, gościu, nie pomagasz mi. Wolałbym uniknąć tego skakania. To jest naprawdę irytujące. Dobra, trzeba tutaj, bo tam zapewne bym tego nie przeskoczył. Okej. You don't get to decide when you wake up. That's my job. And you still have quite some ways to go. You think this was bad?
You have no idea what's coming. Okej, to moi drodzy, to byłoby na tyle tej serii. Mam nadzieję, że wam się podoba. Właściwie. I dzięki Stanisław Truchowski za całkiem ciekawą grę. Tak więc trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnych seriach. Pa, pa.